Obecnie w Wejherowie funkcjonują dwa cmentarze, parafialny i komunalny. Oba przy ulicy Roszczenialskiego. To mieszkańcy wybierają, na którym cmentarzu chcą pochować swoich bliskich. Komunalny funkcjonuje od stycznia bieżącego roku. Dotychczas wykorzystywany był teren na działce o powierzchni ponad 3000 m2, położonej bezpośrednio przy ogrodzeniu starego cmentarza weznaniowego. Na pozostałym istniejącym terenie obok parkingu prowadzone są cały czas roboty związane z urządzaniem cmentarza. W trakcie sesji radni formalnie rozszerzyli cmentarz komunalny o te właśnie działkę o powierzchni ponad 12 tysięcy m2. Administratorem miejskiego cmentarza jest Wejherowski zarząd nieruchomości komunalnych, który zajmuje się wszelkimi formalnościami związanymi z pochówkiem oraz nadzoruje pracę w obrębie cmentarza. Biuro również ulokowane jest tuż przy cmentarzu. Muzyka